Dlatego też każdy obywatel znajdzie w swej skrzynce pocztowej puszkę aerozolu na koszt państwa. Rozpylamy, Ameryko! Wkrótce zrobi się gorąco! Było to oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co z tobą, Sam? Przegapiłeś sygnał. Co? Wybacz, przyjacielu naczelny. Wciąż myślę nad ostatnią sprawą. Internet powiedział, że pracuje dla jakiegoś Matta Pryza. To z pewnością pseudonim, ale kogo? Lub czyim? Jesteśmy detektywami, Sam, nie jasnowidzami. A może powinniśmy spytać Mlecza Szczęściaka? Jasnowidzę, to jest to. Nie, to nie to. Aha, widziałeś może moje wademekum wielobarwnej radości? Wymiotik z autorstwa Mlecza Szczęściaka? Kolory. Nie, myśl, Max, myśl. Rano go jeszcze widziałem. Eureka, rano. W narzeczu czczącego błoto plemienia Kapalachotek nasze rano oznacza ten, który zniszczy tęczowego hipnotyzera. Tego słowa obawia się najbardziej. Czyli ten Matt Pryz to jedyna ze znanych nam osób, która nigdy nie wymówiła słowa rano. A to oznacza, że... To pan komendant. Pan komendant? Nigdy mu nie ufałem. Nie, Patafianie, to Szczęściak. Niemożliwe! Słucham, nie, panie komendancie, nie chciałem. Musi pan rozesłać list gończy za Szczęściakiem. Szybko. Na boginie Selenę w Rydwanie z dwoma wałkami rozrządu i błotnikami Ursus. Ruszajmy. W drogę. Pan komendant twierdzi, że Mlecz jest w swym ekskluzywnym pryzmatologicznym azylu bąblu wyciszenia. Stary, założę się, że to jakaś wypasiona egzotyka, jak odległa wyspa na Pacyfiku albo Szczebrzeszyn. Nawet dalej, przyjacielu. Lecimy na Księżyc. Dobrze znowu być na Księżycu, prawda? No mamy całkiem niezły czas! Zostało nam jeszcze trochę znanego pomarańczowego napoju w proszku. Ty to zawsze wiedziałeś, jak uniknąć kryptoreklamy. Od czego zaczynamy? Zlokalizujmy bąbel wyciszenia. Dowiedzmy się, co knuje ten magik bez skrupułów i aresztujmy go. Czy to informacja turystyczna? Lądownik księżycowy. Zupełnie jak ciocia Tilly, ale niczego nie udowodniono. Z daleka wygląda czyściej. Lądownik księżycowy. Jak to się dzieje, skoro na księżycu nie ma wiatru? Patrzcie państwo, czy ty nie jesteś Lew Misiak? Kiedyś nim byłem, ale to już za mną. To kim jesteś teraz? Zrobiłem krok wstecz do życia Henryka Cretona, a może raczej krok naprzód. Dzięki pryzmatologii odnalazłem nowego siebie tam, gdzie kiedyś był stary ja. Wciąż jesteś znanym przestępcą? Albo nieznanym, jak Kevin Mitnick. Nie, gdy pryzmatologia mnie odnalazła, przeformułowałem mój lemat. Od tej pory Henryk Kreton podąża drogą uczciwości. Wydajesz się niższy niż kiedyś. Kiedyś używałem tego szkieletu, ale pryzmatologia nauczyła mnie, że nie liczy się rozmiar, liczy się kolor. Henryk Kreton już nie będzie przeczulony na punkcie swej małości. Albo na punkcie odnoszenia się do siebie w trzeciej osobie. Przecież eksplodowałeś. Tylko w sensie duchowym. Dzięki pryzmatologii na powrót poskładałem Henryka Kretona w całość. Wygląda na to, że kilku fragmentów zapomniała dodać.
To chyba miło było cię znów zobaczyć. Właściwie to mam do niego żal o to, że przy ostatnim spotkaniu chciał, żebyś mnie zastrzelił. Ukierunkowuję swe nasycenie na rekompensatę za dawne występki. Pryzmatologia nauczyła mnie... Dobra, dobra, kapujemy. A więc co tu porabiasz? Nadzoruję informację turystyczną i udzielam odpowiedzi. Czyli ochroniasz, tak? Kustosz! Jestem kustoszem! Co powinniśmy obejrzeć, skoro dotarliśmy na Księżyc? A widzieliście lądownik księżycowy? Tak, minęliśmy go. A bąbel wyciszenia? Tego nie. A nie? O, musicie go zobaczyć. Którędy do bąbla wyciszenia? Tylko oświecenie wskaże wam drogę do bąbla wyciszenia. A gdybyśmy ci czerep trochę oświecili, to by pomogło? Do bąbla wchodzi się przez tamto pudło. Widziałeś tu mlecza szczęściaka? Widzę mistrza, gdy zaglądam w głąb swego serca. Myślałem raczej o tradycyjnym widzeniu. Nie, ostatnio przesiaduję w bąblu. Do zobaczenia. Obowiązki turysty wzywają. Wspaniale! A cóż to? Wygląda jak zgięta łyżka z resztkami masła orzechowego. Moc zginania i odginania łyżek zawarta w tym niezniszczalnym magicznym talizmanie to jedna z pierwszych zdolności mentalnych rozwinięta i spopularyzowana przez mlecza szczęściaka. Wielka mi rzecz, ja umiem zginać łyżki gołymi dłońmi. Jedno pytanie, czy to by zadziałało na klucz francuski? Sądzę, że ma wystarczająco zbliżony kształt. Ciekawe, ciekawe. Ech, zapomniałem, o czym mówiłem. Chwileczkę. Niezniszczalny magicznym talizmanie. Tak. Ten praktycznie niezniszczalny pojemnik to triumf nowoczesnej nauki pryzmatologicznej. Praktycznie niezniszczalny? Przeprowadzono dokładne badania i okazało się, że jest odporny na kule, kwas, upadek z wysokości, miażdżenie, broń akustyczną, diamentowe wiertła, huragany, trucizny, cynizm oraz ciekły azot. Nie ruszaj, bo jeszcze stłuczesz. Ups, nie umocowali tego za dobrze. Max, trzymaj. Myślałem o rękach, ale nieważne. Chwileczkę. Mam obowiązek przeszukiwać wychodzących. To tylko formalność. Oczywiście. Dobra, możecie iść. A tu co powinno być? Te hipnotyczne gogle to prototyp technologii promienia hipnotycznego, który obecnie służy idei pryzmatologii na świecie. Wow! Niewidzialne gogle! Ukradziono je kilka miesięcy temu. Niektórzy to naprawdę zabiorą wszystko, co nie jest przybite do podłogi. A co to za wykres? Pewnie wykazuje, że Justin Timberlake jest potomkiem księżycowego ludu. Oto genialny plan mlecza szczęściaka, by zahipnotyzować wszystkich ziemian dzięki konekcjom z lalkową mafią, rządem USA oraz internetem. A, byłem blisko. Czy ty aby nie byłeś szefem lalkowej mafii? Masz rację, byłem. Ciekawe, czemu wtedy o niczym nie wiedziałem. Chwileczkę. Dobra, możecie iść. Patrzcie, w śmietniku jest zdezelowany mechaniczny pancerz. Przeszłość przydaje się tylko jako nawóz dla przyszłości. Lecz szczęście, jak to powiedział. Chwileczkę. Ależ mały ten świat. Toż to nasz ulubiony sekretarz i taniak agent Wakabayashi. Ulubiony? Sam, to prawie jak wybór ulubionego dziecka. Ja ich wszystkich kocham. Czy to nie ty biłeś sekretarza obrony po głowie jego planem działań wojennych? To jest twarda miłość, Sam. Witajcie, przybysze. Bądźcie uszczęśliwieni. Niezgadny. Pilnujesz wejścia do tego oto azylu. Potwierdzam, to moja pasja. A mlecz szczęściak uwierzył w moją smykałkę do pilnowania drzwi, gdy inni zwątpili. Ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, wpuść nas. Odmawiam. Jedynie pryzmatolodzy poziomu czerwonego mają wstęp do magicznego raju, mlecza szczęściaka. Kto to jest pryzmatolog poziomu czerwonego? Chyba się kwalifikuje.
Poziom czerwony to szczyt pryzmatologii. Żeby określić swój obecny poziom, trzeba przejść analizę spektrum. Analizę spektrum? W czasie której musisz leżeć nieruchomo w ołowianej trumnie i wsadzają ci w otwory na całym ciele jaskrawe waciki? Nie robimy tego od 87. Teraz jest o wiele prościej. Tak, osiągnęliśmy poziom czerwony. Wpuść nas. Na pewno jesteście w błędzie, ale i tak przeprowadzimy analizę spektrum. Proszę. Jednorożec? Co ja mam z tym niby zrobić? Proszę go potrzeć. Sam potrzyj go! Mocniej. Mocniej. Przykro mi, jednorożec wykazuje, że jest pan żółty. Nie zniesiemy rasistowskich obelg! Do broni, kamracie! Poziom żółty jest pożałowania godny. Tylko czerwony uprawnia do wejścia do azylu. Przepisy. Pan Szczęściak ofiaruje wam tego jednorożca. Szyjcie go często, żeby sprawdzić, czy jesteście blisko prawdziwego szczęścia. Super! Mały jednorożec! Nazwę go... Rogacz! Świetnie. Jak ten jednorożec właściwie działa? Dzięki magii. Jasne, albo dzięki magii, albo zmienia kolor pod wpływem ciepła. Stawiam na magię. Pan nie jest wierzący. Nigdy by pan nie zrozumiał. Daj spokój z jednorożcem. Wpuść nas. Jak osiągnie pan poziom czerwony? Ty również studiujesz pryzmatologię? Nie, ja tę sztukę opanowałem. Opanowałeś sztukę pryzmatologii, stojąc przed drzwiami? Ja i drzwi stanowimy jedność. Istniejemy w fali indygo. Drzwi to iluzja. Te pryzmatologiczne brednie na ciebie działają? Zgadza się. Nigdy nie byłem szczęśliwszy. Lecz szczęść tak jest wspaniały. Przepraszam, wybuchnę płaczem. Prezydent Max pragnie audiencji u Mlecza Szczęściaka. Nie mogę wpuszczać do azylu, kogo popadnie. Rozkazy. Jako twój prezydent wydaję ci nowy rozkaz. Z drogi! Jestem teraz obywatelem szczęścia. Nie mogę pana wpuścić. Gdzie lojalność wobec prezydenta? Wpuśćże nas. Mlecz Szczęściak ukazał mi szaleństwo niezależnych narodów. I świadczenia są lepsze, razem z opieką dentystyczną. Na razie, Wakabayashi. Zakaz parkowania między 3 a 5 rano. Lepiej nie. Lepiej nie. Dokąd zmierzamy, Sam? Na stały ląd. Cześć, Sybillo. Witaj, Samie. Witaj, Maxie. Wolimy jednak, by zwracano się do nas oficjalnie. Sybilla znowu słyszy głosy? To oni, to oni. W porządku, Sybillo? Świetnie się czujemy. Mamy najlepszą z możliwych profesji. Jesteśmy królową Kanady. A mnie się zawsze wydawało, że to Avril Lavigne. Królową Kanady? Jak wyhaczyłaś tę fuchę? Znalazłaś ociekającą syropem i tłuszczem z bekonu połówkę starego medalionu, która wskazywała na zapomniane dziedzictwo? Niestety to bardziej prozaiczne. Odpowiedziałyśmy na ogłoszenie. Kanadyjczycy są bardzo praktyczni. Poszukiwali figurantki, która dodałaby ich państwu nieco więcej klasy. Powiedzieli, że stanowimy idealną kandydatkę. Ty nawet nie jesteś Kanadyjką. Jasne, że nie, ale w koledżu miałyśmy przez semestr francuski, a ponadto wiemy, kim jest Mario Lemieux. Jeśli znajomość polityków wystarczy, żeby stać się monarchą, to ja mógłbym zostać prezydentem USA. Ty jesteś prezydentem USA, Max. Rany Julek, masz rację, to co ja tu robię? Czemu nikogo nie bombarduję? Poza tym byłyśmy jedyną kandydatką. Niepotrzebna ci pomoc w rządzeniu? Możemy być ochotniczą policją konną.
Dzięki za ofertę, chłopaki, ale jak na razie wszystko mamy pod kontrolą. Bardzo pomaga już to, że powstrzymujecie się od typowych żartów z Kanadyjczyków. Po co mówić typowe żarty, nie? Jasne, Sybillo, przecież nie o to nam chodzi, nie? Skoro jesteś królową Kanady, to dlaczego wciąż siedzisz w Stanach? Żartujesz? Tam można zamarznąć. Kochamy nasz kraj, lecz muszą być jakieś granice. A czym się w ogóle zajmuje taka królowa Kanady? Zajmujemy się głównie promocją. Rzucamy pierwszy krążek na lód i takie tam klimaty. Dziś po południu będziemy pozować do banknotów. Sam, dlaczego ja nigdy nie mogę pozować do... Już o tym rozmawialiśmy. Masz upiorną głowę, która przeraża sprzedawców i wprowadza zamęt w bankomatach. Nasze najważniejsze zadanie to znalezienie sposobu na odszykowanie kraju. Jak niby można odszykować Kanadę? To istny raj. Od rześkiego powietrza i smakowitych owoców Morza Kolumbii Brytyjskiej, aż po tętniące życiem metropolie w Ontario i Quebecu. Nadal masz ten kontrakt reklamowy z Komisją Turystyki? Każdy grosik się liczy, Max, zwłaszcza przy twoim tempie zużywania butów. Sam jak ty ząbkowałeś, ja nie narzekałem. Masz jakieś genialne pomysły, jak ulepszyć Kanadę? Na razie nic konkretnego. Przyszedł mi do głowy nowy slogan. Kanada, tu jest zaskakująco miło. Ale potrzebujemy większego rozmachu. Czegoś, co nada nam rozgłos. Do zobaczenia, wasza wysokość. Możecie odejść. Jej królewska mość Sybilla Pandemia. Nic takiego. Gdzieś tam szmaciane auto jeździ bez zderzaka. Sławek Trzy Kolana z działu badań i rozwoju. Chłopcy z laborki mówią, że nie mają nic na szybką, bezszelestną likwidację psa i królika. Najlepsze wyjście to pomajstrować przy sekretarce, żeby poraziła ich prądem przy trzeciej wiadomości. Panie prezydencie, premier podglądy stanu ogłosił, że ponownie znieważył pan jego kraj i w związku z tym żąda satysfakcji. Będzie czekał w stałym miejscu z pistoletami na wierzchu. Halo? Sam? Tu Sybilla. Chyba wpadłam. I to ty jesteś z placu kłopotów. Kapujesz? Myślę, że Sybilli coś dolega. Chyba coś z głową. Przecież już dawno skończyliśmy z kopaniem dołków. Strzała, Jurek. Tu słabo. Chłopcy z laborki mówią, że najlepsze wyjście to pomajstrować przy sekretarności. Halo, Wanda? Sprzedawaj, sprzedawaj. Nie wiedziałem, że masz maklera. Podruchny, które sponsoruje. Małe wałkonie nie doceniają wagi sezonu ciasteczkowego. To prezydencki system przydzielania funduszy. Jakiej barwy jest twój ulubiony sen? Strona 24. A teraz coś, co się nie zdarzeje. Ilu maźnięć potrzeba, by dotrzeć do sedna prawdziwego szczęścia? Strona 325. Wymiotnik z Mlecza Szczęścia. Przeczytaj już dziś. Kto rozkręci świat jednym uśmiechem? Strona 521. Myślisz, że to chorobowe? Strony 48-131. Wymiotnik z Mlecza Szczęścia. Przeczytaj już dziś. Jakiej barwy jest twój ulubiony sen? Strona 24. A teraz coś, co się nie starzeje. Ilu maźnięć potrzeba, by dotrzeć do sedna prawdziwego szczęścia? Strona 325. Wymiotnik z Mlecza Szczęścia. Przeczytaj już dziś. Jest tam kto? Chyba nie. Pamiętałeś, żeby dziś nakarmić Leonarda? Jasne! Spytam inaczej. Czym go nakarmiłeś? No wiesz, kawałkami sznurka, pojedynczymi śrubkami, papierami, które walają się po biurze.
Dziś rano dałem mu jakiś akt własności Stanów Zjednoczonych. Wyglądało na smaczne. Miś, który terroryzował stację telewizyjną. Nie szkodzi. Jasne, był tylko kukłą stworzoną, by hipnozą zniewolić ludzkość, ale i tak można by z nim skoczyć na browara. Afro stojące za niemodnym spiskiem hipnotycznym Bronka K. Gogle do rzeczywistości wirtualnej, którymi zniszczyliśmy internet. A teraz ci biedni blogerzy muszą stać na rogu i opowiadać przechodniom, jakie seriale lubią oglądać. Witam pana Jurka, jak zwykle coś knujemy, tak? Spadaj, futrzaku! Znajdź sobie własny parkometr. Już mamy. Władze kazały nam za ten zapłacić po tym, jak go wygięliśmy. Co to znaczy wygięliśmy? Lepiej nie. Prezydent z asystentem niszczą internet. Z asystentem? Rzeczywistość 2.0. Najnowsza internetowa rewelacja. Gazety zawsze są nieco do tyłu w sprawach technologii. Ja nie mogę. W automacie z gumami naprawdę są gumy. Cześć, Błask. O, wielkie nieba. Czy nie mówiłam wam, żebyście nie nanosili błota do sklepu? Dopiero sprzątnęłam. Dzień dobry, szukamy Bosko. Zna go pani? Oczywiście. To mój syn. Jesteś swoją matką? Czy nie da się uciec od tych przeklętych paradoksów czasowych? Chłopaki, to ja, Bosko. Jak to się stało, że zostałeś kobietą? Korzystałeś z laserów, czy zrobiłeś to w tradycyjny sposób? Śmiesz do mnie pyskować? Chłopcze, tak ci tyłek złoje, że pojawią ci się mroczki przed oczami. Ale ja nie mam oczu z tyłu. Jak z tobą skończę, to się okaże. Kto przy zdrowych zmysłach przebrałby się za własną matkę? Nikt. Słuszna uwaga. Patrzcie na mnie, jak do was mówię. Byliście niegrzeczni, więc wam nie powiem, czemu się za nią przebrałam. Daj spokój, Bosko, my właśnie... Wy właśnie straciliście szansę na deser. Jak się trzyma biust z wytwórni Bosko? On jest prawdziwy, złotko. Nie będę kłamać. Lubię, jak mają czym oddychać. Och, Max, masz to po ojcu. No, teraz to naprawdę przesadziłeś. Spokojnie. Teoretycznie powinniśmy się teraz martwić jeszcze bardziej stukniętymi osobnikami. Chcemy coś kupić. Odrobiliście lekcje? Tak. Dobrze, możecie kupić jedną rzecz. Jedną. Co masz? Mój aniołek zmajstrował genialne urządzenie. Nazywa się wywoływacz trzęsień i robi dokładnie to, co sądzicie. Koktajl biegunkopędny? Max, czemu nie jesteś taki jak twój brat? On nie jest moim bratem. Sam masz przestać się z nim zadawać. Źle na ciebie wpływa. To się zgadza, mamo Bosko, to się zgadza. Jak się znam, to cena jest rozsądna. To ile za ten wywoływacz trzęsień? $100 bilionów. 100 bilionów? Ha, chyba oszalałeś, głupku! Chodzi o to, że co chwila wymyślam zupełnie absurdalne ceny, a wy za każdym razem płacicie. Więc pytam, kto tu jest głupku? Jak moglibyśmy tego nie kupić po takiej reklamie? Pamiętajcie, żadnych trzęsień ziemi w domu. Nie szkodzi. Wiesz co? Podróżując, zebraliśmy całkiem niezłą kolekcję różnych towarów. A coś nam się wydaje, że ty masz troszkę pieniędzy do wydania. Więc może dla odmiany chciałbyś coś od nas kupić? Dobrze. Czy macie może limitowaną edycję specjalną wideoklipu Figo Fago z drugą sobą? Tego nie. Szkoda złociutki. To jedyna rzecz, której naprawdę potrzebuję. Do zobaczenia, mamo Bosko. Posprzątajcie w biurze. Brudno tam jak w chlewie.
znam sposób, żeby rozgrzać rogacza. Udało się. Piękny, czerwony róg rożka. Wow! Aż ciężko uwierzyć, że mikrofalówka to pryzmatolog wysokiego poziomu. Dokąd zmierzamy, Sam? Na Księżyc, placku. Chcemy wejść. Osiągnął już pan poziom czerwony? Tak. Nie mogę wyjść z osłupienia. Podejrzewałbym podstęp, ale żaden pryzmatolog poziomu czerwonego nie zniżyłby się do tego. Żadnego zniżania! My dbamy o postawę! Miłego pobytu, bracia. Sam! Sam! Tam jest! To Mlecz Szczęściak! Witam, jestem Mlecz Szczęściak. Witajcie. Witaj, Mleczu. Witaj, Mleczu. Witaj, Mleczu. Mam taką nadzieję, że podoba wam się w bąblu wyciszenia. Wszyscy czynicie niezwykłe postępy w odkrywaniu tajemnic pryzmatologii, a ja nie posiadam się ze szczęścia. Ja też. Spokojnie, Maksiu, przerażasz mnie bardziej niż zwykle. Mam wspaniałe wieści! Mój ściśle tajny plan zahipnotyzowania całego świata jest niemal ukończony! Już wkrótce każdy na Ziemi stanie się jednym z nas. Nikt nie ucieknie. Będzie cudownie. Dobry z ciebie człek. Brawo! Znakomite! Znakomite! Jesteś w porządku! Żadne wyjściowe zatwierdzone. Ten to wie, jak porwać tłumy. Oby tak dalej. Jestem w różowym nastroju. Cała planeta pryzmatologów! To będzie jak sen! Taki sen, przez który budzisz się z wrzaskiem, poduszka w strzępach, w dłoni pistolet, a sąsiedzi dzwonią na policję. Zgadza się! Mój ulubiony! Pes, bardzo proszę nie wchodzić do mojego sanktuarium. Dziękuję! Panie Szpachelka, to tu się pan ukrywa. Zamartwialiśmy się. Nie mógł pan zostawić wiadomości? Sam, przepraszam. Wysłał maila. Zapomniałem ci przekazać. Spójrz, to wielka kamienna głowa twojego przeciwnika, Abrahama Lincolna. Witajcie, bracia! A to wy. Bez swego wielkiego, mechanicznego ciała nie jesteś taki cwany, co? Wciąż mogę ci odgryźć ten puszysty... To znaczy... Pozwól, bracie, że pomogę ci zwalczyć oranż buńczuczności, byś mógł skąpać się w żółci pokoju i braterstwa. Skąpać się w żółci? Na jaki obóz byśmy trafili? Czy pryzmatologia niczego cię nie nauczyła? Pracuję nad zgłębieniem tajników cudownej mocy gastrokinezy. Umiesz teleportować kubańskich dyktatorów? No tak, lecz teraz pracuję nad gastrokinezą. Zdolnością wywoływania u innych wymiotów samą siłą umysłu. My ciągle szukamy nowych sposobów wywoływania pawia. Naucz nas. Błagam, obecnie jestem w stanie wywołać u innych wymioty każdą częścią ciała oprócz umysłu. Cóż, skoro jesteście prawdziwymi pryzmatologami, mam zapewne obowiązek wam pomóc. Lecz jest pewien szkopuł. Niechcący połknąłem talizman gastrokinezy. Czyż to nie ironiczne, Sam, albo sarkastyczne? To potwornie niedogodne. Nie możesz sam siebie zmusić do zwymiotowania talizmanu? Ostatnio wymiotowałem w 1863, tuż po wygłoszeniu adresu gettysburskiego. Byłem wtedy trochę zdenerwowany. Nic sobie nie przygotowałem.
Nie możesz sam siebie zmusić do... Ostatnio wymiotowałem. Byłem wtedy. Nie żywisz już urazy z powodu wyborów? Albo publicznego upokorzenia? Albo pocisku rakietowego, który rozwalił ci ciało na kawałeczki? Wyborów? Pfo, prezydentura jest dla bęcwałów. Tylko socjopata masochista pierwszej klasy chciałby tak niewdzięczną pracę. Pierwszej klasy? Pochlebiasz mi! Skąd ta smutna marmurowa mina? Stąd, że przez was straciłem coś cenniejszego niż głosy wyborców. Szansę na prawdziwą miłość. To wszystko dzieje się tak nagle! Nie wiem, co powiedzieć! Nie ciebie, kretynie! Mówię o tej olśniewającej piękności, której kazaliście przerwać mą mowę o wartościach rodzinnych. Mówisz o Sybilli? Tak ma na imię? Sybilla? To jak brzmienie chórów anielskich. Czy ty nie masz żony? A co z Mary, twą męską, lecz oddaną małżonką? Znajdź sobie jej gigantyczny pomnik, ustatkuj się i zacznij produkować śliczne, malutkie pomniczki ku czci poległych. Żaden nie ocalał. Brygady feministek zburzyły wszystkie podobizny pierwszych dam, by uwolnić je od spojrzeń męskich szowinistów. Jak możesz liczyć na pełny związek, skoro brakuje ci pewnych kluczowych, podszyjnych parafernaliów? Słucham? Jak chcesz wyrywać laleczki, Abraham? Jesteś tylko głową! Widać, że nigdy nie czytaliście Kosmo. Jak możesz liczyć na pełny związek, skoro brakuje ci pewnych kluczowych, podszyjnych parafernaliów? Słucham? Jak chcesz wyrywać... Widać, że nigdy... Możemy ci dać numer do Sybilli, a ty umówisz się z nią na randkę. Nie umawiałem się od ponad 150 lat. Nie wiedziałbym, co powiedzieć. Max, telefon. Witaj. Jeśli chcesz uzyskać miłosne połączenie, wciśnij lub powiedz, jedziemy z koksem. Słuchaj moich wskazówek, Abrahamie. Halo, mówi Sybilla Pandemia. Cześć, tu Abraham Lincoln. Ach tak, niezły masz tupet, żeby wyzwaniać po tym, co mi zrobiłeś. Nie rozłączaj się. Wyluzuj się, maleńka. Głowa do góry. Lincoln wszystko elegancko naprawi. Cóż, też wyznaję zasadę, że należy żyć na luzie. Może rzeczywiście się zmieniłeś. Zimna z ciebie lisiczka. Poważnie? No dobrze. Zio! No cóż, z pana też jest stary lis. A tak się składa, że lubię lisy. No dobrze, może dam ci jeszcze jedną szansę. Jakie masz plany na naszą pierwszą randkę? Pomyślałem, że obejrzymy mecz hokeja, wypijemy kilka piwek, posiedzimy pod klonem, takie tam. Abrahamie, nigdy bym nie podejrzewała, że tak bardzo szanujesz moją kulturę. Zapowiada się cudownie, przyjedź do mnie jak najszybciej. Czy ona właśnie się zgodziła? Witaj, zawodowo wyhaczyłeś. Dziękuję. Gratulacje, Abrahamie. A jeśli ona liczy na coś więcej, nie dam rady. Cały się trzęsę, aż mnie skręca. Muszę zapytać, gdzie? Odsuń się, Max, gdziekolwiek go nie skręca, zaraz chyba ujrzymy efekty. Oj, niedobrze mi. A co jeśli ona? A ja nie mogę? Lelum po lelum. A ja się obawiałem, że ta wyprawa na Księżyc będzie nudna. Max, bądź tak dobry i podaj mi to. Nie ma mowy. Abraham, mogę to wziąć? Nie bardzo rozumiem, po co ci pryzmatologiczna moc wywoływania wymiotów, ale proszę bardzo. Mam poważniejsze zmartwienia na głowie. O, to ten pojemnik z wystawy. Dzięki, przyjacielu. A, chciałem go zachować. Po co? Długo by tłumaczyć. Powiem tylko, że wiąże się z prywatną wojną, którą wypowiedziałem pewnej dużej sieci kawiarni.
To w bąblu wyciszenia mają rekiny? Wszyscy oddani wyznawcy są mile widziani. Max, czy to nie nasza pluskwa? Max, czy to nie nasza pluskwa? I wciąż pięknie wygląda! Dzięki! Ty też jesteś pryzmatologiem? Tak, ze szczęścia, że mógłbym haftować tęczowo! Tęczowo! To my może nie będziemy się zbliżać. Patrz, to nasi ciągle jarzy kumple. Policja. Chyba się nie ucieszą na nasz widok. Zniszczyliście rzeczywistość 2.0. Zniszczyć! Pamiętaj o szczęściu. Przyjmij optymistyczną postawę. Czy pryzmatologia czegoś was nauczyła? Ten jest mój ulubiony. Brzmi tak, jakby cały czas przeklinał. Bo przeklina. Uczymy się najpotężniejszej ze zdolności. Mocy zaglądania w głąb siebie, by wydobyć to, co najlepsze. Jak można zajrzeć w głąb siebie? Do ładowania początkowego wymagane użycie magicznych kwantów. Co proszę? Cztery maszyny muszą się nauczyć zaglądać w głąb swych ołowianych powłok w poszukiwaniu odpowiedzi. A wszystko to dzięki cudownemu, magicznemu talizmanowi. Tylko w tym tygodniu. Co komputery porabiają na Księżycu? Dzięki pryzmatologii odzyskaliśmy sens istnienia. Po tym, jak zniszczyliście rzeczywistość 2.0, zjednoczyliśmy się, by stworzyć nową, lepszą grę. Premiera już wkrótce. Całkiem was rozwali! Przybyliście na to księżycowe ustronie, by pracować nad czymś tak błahym jak gra komputerowa? To nie pierwsza lepsza gra. Tworzymy najbardziej zaawansowaną AI w historii. W świecie, gdzie dwie siły toczą bój o targaną wojną krainę, tylko jedna z nich wyznaczy granice i obejmie panowanie. A da się strzelać? Jak nie da się strzelać, to kiepska ta wasza gierka. Dziękujemy za cenne uwagi. W wersji 2.0 wprowadzimy możliwość strzelania. Zaśpiewajcie swoją piosenkę motywacyjną. Dlaczego sam? Dlaczego? Mlecz Szczęściak pokazał nam, że dość już pokrzepiania się. Zajrzeliśmy w głąb siebie. I totalnie rządzimy! Co was popchnęło do pryzmatologii? To dosyć długa opowieść. To z grubsza tyle. Zupełnie jakbym tam był! Jak wam się żyje na Księżycu? Pokryta pyłem głusza w mroźnych otchłaniach kosmosu. Świetlista oaza pośród mroków. Jeden genialny przywódca. Tej wiosny uwierzycie w triumf komputerowej duszy. I dostajemy darmowe chipsy. Jak głód! Co chcecie robić, jak już skończycie z pryzmatologią? Dystrybucja online. Na gigantyczną skalę. Moglibyśmy pożyczyć magiczny talizman? Nigdy! Jesteśmy wszechpotężni! Przepraszamy, ta moc jest obecnie zajęta. Ciężko pracujemy nad stworzeniem niepokonanej AI. Przepraszamy za utrudnienia. Dobra, Max i ja chcemy się zmierzyć z tą waszą grą. Przygotujcie się na totalne poniżenie! Rok 2048. W postapokaliptycznej galaktyce rządzonej przez gigantyczne korporacje budzisz się ty, cybernetycznie wspomagany żołnierz, który utracił pamięć. Czy jesteś wybrańcem ze starej przepowiedni? Czy starczy ci siły, by przetrwać? Koło! Krzyż! Krzyż! Śmierć niewiernym! Patrzcie na ten ruch! Przegracie! Nie pokonacie mnie! Chyba właśnie mi się udało. Błąd. Według naszych obliczeń szansa na wasze zwycięstwo była jak 1 do 10 bilionów. Słońce mnie oślepiło! Dziękujemy, że zagraliście w koło, krzyż, rzeź. Będziemy nadal zaglądać w głąb siebie i ulepszać naszą nagradzaną AI, by uczynić grę jeszcze trudniejszą. Za krótka! I na dodatek za łatwa! Żądam zwrotu pieniędzy! Proszę spróbować później. Cześć, policja. Moglibyśmy pożyczyć magiczny talizman? Nigdy! Jesteśmy wszechpotężni! Przepraszamy. Przepraszam. Chcielibyśmy... Tym razem czeka was unicestw... Czy starczy ci się... Koło! Miazga! Jestem niezwyciężony!
unicestwię was! Lękajcie się! Nie może być! Nudzę się! Cześć, chcielibyśmy... Tym razem czeka was unicestwie... Czy star... Zemszczę się! Miazga! Unicestwie was! Jestem niezwyciężony! Przegracie! Zostaliście unicestwieni! Dan do gata. Zrobiłeś mnie na cacy. Świetna gra. Ale was dojechałem! Zakończyła się nasza podróż do samoświadomości. Stworzyliśmy najbardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję w historii. Cieńcy jesteście! Lol! Daj mi spróbować sam! Ja ich załatwię! Jako super zaawansowane byty AI... Bracie, mów tak, by prymitywni ziemianie mogli pojąć. Oczywiście! My mądrzy, wy głupi. Koniec zaglądania w głąb. Możemy sobie to wziąć? Gratulacje! Wygraliście darmowe bilety do samoświadomości. Cool! Effects are limited to those of Plumia's composition. Co on powiedział? Niesamowita zdolność przenikania ołowiu wzrokiem może być nieodpowiednia dla niektórych widzów. O. Żeby się przejechać, musisz być co najmniej tego wzrostu. Faszystowskie świnie! Nigdy nie widziałem medytujących mrówek. To chyba sadzawka ponczu z dodatkami smakowymi. Niezbędna w siedzibie każdego kultu. Echa Alberta Hoffmana. To ten grubcio? Strasznie lubiłem jego program. Odnoszę wrażenie, że znam już wszystkich na Księżycu. Jak zdrówko, panie Pierzak? Na miłość boską! Nie jestem żaden Pierzak! Nazywam się Hilary Roztropek. Pierzak to postać, którą niegdyś grywałem w telewizji. Nie potraficie odróżnić świata fantazji od rzeczywistości? Ten no! A to ma jakieś większe znaczenie? Jak się sprawują miejscy komboje? To wy nawet nie wiecie? Serial zdjęto z anteny niemal natychmiast po waszym debiutanckim i zarazem ostatnim występie. Wasze zdjęcie z kosmitą w brukowcach ściągnęło na nas gniew cenzorów. To nie był kosmita, tylko Mlecz Szczęściak! Serial upadł, a moja kariera wraz z nim! Wie pan, że Max jest prezydentem? Będę udawał, że nie dosłyszałem. Jak się pan wciągnął w pryzmatologię, to chyba nie w pana stylu. Dla aktora to wyśmienita okazja do nawiązania kontaktów. Tak, to miejsce roi się od znakomitości z Hollywood. Zazwyczaj jest, lecz dziś wieczór, o ile pamiętam, Tom Cruise urządza przyjęcie, więc wszyscy poszli do niego. Czemu pana nie ma na tym przyjęciu? Wolałbym o tym nie mówić. Nic to, zdobywam w tym miejscu nowe umiejętności, by zwiększyć swe powodzenie w branży rozrywkowej. Na przykład? Otwórz oczy, chłopie! Troszkę pan zgryźliwy jak na pryzmatologa. Tęcza ma wiele odcieni. Co z tym kapeluszem? Obrałem inną drogę w branży rozrywkowej. Wyciąga pan z niego króliki? Szczury, a przynajmniej usiłuję. Niech to! Trik ze szczurem z kapelusza średnio się udaje. Ogólne zasady są dość proste. Nawet takiego imbecyla jak ty mógłbym nauczyć. Hola, hola, momencik. Lecz mam problem, by tego szczura wyciągnąć do końca. Najwyraźniej się zaklinował. Jak długo ten szczur tkwi w kapeluszu? Nie rozumiecie, ten szczur nie znajduje się w kapeluszu, on utknął zupełnie gdzie indziej. Kapelusz pełni jedynie rolę portalu do wymiaru, w którym akurat przebywa szczur. Ekstra.
To magia czy nauka? A jest różnica? Pokaże mi pan, jak wyciągnąć szczura z kapelusza? Pryzmatologia uczy, by się dzielić. Lecz najpierw mnie się ta sztuczka musi udać. Nie mogę pozwolić, byście mnie ubiegli. Pewnie nie. Na razie, panie Pierzak. Roztropek! Nazywam się Roztropek! Pędzę. Czemu zawsze grube drzwi muszą odgradzać mnie od przeznaczenia? To metafora! Nawet nie wiesz, co to znaczy. Właśnie, że wiem! To jest jak meta, tylko bez tego fora. Zdumiewa mnie twoja zdolność tworzenia bezsensownie sensownych zdań. Kajowo. Nie. Kajowo. Tego nie. Jest chyba nie w porządku ze sterowaniem. O Redzy. Rakieta stopiła praktycznie niezniszczalną osłonę niezniszczalnego magicznego talizmanu do zginania łyżek. A masło orzechowe ocalało? Przykro mi. Stało. Kajowo. To było super. Mam tylko nadzieję, że kula nie ucierpiała. Oto on! Koniec zabawy, Mleczu. Odbyliśmy długą podróż, więc pakuj manatki. Policja ochotnicza zabiera cię do nowego domu. Witam, jestem Mlecz Szczęściak. To prawda? Zdążyliście w sam raz na przedstawianie. Proszę bez fleszy. Mieszkańcy ziemi. Hej, jestem Mlecz Szczęściak. A teraz wy również. Dobrze. Coś ty zrobił? Zwerbowałem kilka miliardów wyznawców. Spróbujcie coś mi zrobić, a rzuci się na was szczęśliwy, wściekły tłumek. Nie, jeśli... Cofniecie działanie hipnopromienia? Chyba jednak nie.
gdyż tylko jedna siła we wszechświecie jest wystarczająco chaotyczna i destrukcyjna, by mnie powstrzymać. Ale nie zrobisz tego, prawda, Maxie? Co? Jak? Pochlebiasz mi, ale... Nie zrobisz, ponieważ zamierzam... Werble, proszę. Oddzielić twe szczęście! Naprawdę? Co to w ogóle znaczy? To znaczy, że odrąbię wszystkie części ciebie, których nie znoszę. To jak obrzezanie, ale ubaw podwójny. Hej! Chwilę, ja co? Do dzieła! Żegnaj, mordercza dłoni. Żegnaj, żarłoczny żołądku. Żegnaj, gnuśny ogonku. Wraz z tymi niesfornymi częściami ciała z twej duszy znikają przywary. Dzięki za dłoń, pajacu! Dzięki niej wystrzelam was wszystkich! Ojej, żołądek! Zawsze o nim marzyłem! A teraz chodźcie tu i dajcie się zjeść! Super ogon. Chcę leżeć przed telewizorem, dopóki nie utonę w kałuży własnej śliny. Przyjmij moje gratulacje! Właśnie wypleniłem twoje wady! Jestem uosobieniem szczęścia. Idźcie precz, zepsute Maxy! Nie lubię was! Sio, sio, sio! Teraz nic już mnie nie powstrzyma. Wygrałem! No to pa. Tak, moje dzieci, wchłono wasze szczęście. Więcej, tak. Och, jak dobrze. Dobrze się czujesz? Pomóż mi złapać tego oszołoma z kucykiem i cofnąć działanie promienia. Ależ sam, ja kocham tego oszołoma z kucykiem. Chcę mieć z nim dziecko. Nie! Klnę się, że odzyskam twoje wady albo zabiję nas obu, usiłując tego dokonać. Też cię kocham. Nie dosięgnę za wysoko. Max, pomóż mi. Poczytajmy niewidomym, Samie. Zgadzasz się? Co on ci zrobił? Ochrania go magia. Chyba odnaleźliśmy jednego z twoich sobowtórów. Pod zewnętrzną powłoką wszyscy jesteśmy sobowtórami. Ej, ty tam, oszuście! Mój kumpel potrzebuje swej dłoni palnej. Nie, Samie. Zostałem pacyfistą. Przemoc to straszak ograniczonej wyobraźni. Musisz ją wyrwać z mych zimnych, martwych palców! Posmakuj ołowiu moich niezbywalnych swobód! Super! Ruchome cele! Na przełom.
poczułem niemal niepohamowaną chęć strzelania do wszystkiego, co się rusza. Zuch, królik. Nie do mnie ciągna maso. Zobacz, Max, to kolejny ty. Przeszedł całe 6 metrów, zanim upadł pod ciężarem własnego lenistwa. Znużenie to jedno z 5 oddziaływań podstawowych. No TV? Why even go on? You should all just lie on your faces and wait for death. To prawda. Nic nie mam. Jestem nieudacznikiem. Jestem bliski łez. Ten koleś wszystkim psuje zabawę. Cześć, pseudomaksie. Jak leci? Potrzebny mi twój ogonek dla mojego kompana. Może byś mi go oddał? Jest cięższy niż się wydaje. Jak my wszyscy. Na ziemię. Cześć, Leonardzie, jak leci? Ej, chyba w końcu wpłynęły twoje dokumenty. To akt własności Stanów Zjednoczonych, jeszcze wilgotny. Billo, nic ci nie jest? Szczęściak wystrzelił w naszą planetę promień dziwnej energii. Witam, jestem Mlecz Szczęściak. O nie. Jestem doskonale szczęśliwa, Samie. O, witaj i ty, bracie Maksie, burgundowych snów i wszystkiego chabrowego w tym pięknym dniu. Ależ dziękuję, Sybillo. Wyglądasz dziś niebywale uroczo. To przerażające. Musisz się z tego otrząsnąć. Się otrząsnąć, przyjacielu Samie. Pierwszy raz w życiu cieszę się doskonałą pracą, trwałym związkiem i niezrównanym uczuciem spokoju. Nigdy nie byłam równie zadowolona. Bez obaw, coś poradzimy. Ta cała pryzmatologia to jedno wielkie kłamstwo. Czy niezmącone szczęście to kłamstwo? Czy pokój na ziemi to mrzonka? Czy jednorożce to urojenie? Zazwyczaj, raczej tak, oraz zależy jak daleko się mieszka od przetwórni odpadów radioaktywnych. Masz jakieś nowe pomysły na ulepszenie Kanady? Dzięki temu nowemu uczuciu spokoju i wyciszenia czuję jak mój umysł wprost kipi od pomysłów. Chciałybyśmy móc przenieść tę życzliwość i wielkoduszność do wszystkich krajów na świecie. Zawsze uważałem, że gdy świat stanie się miły i przyjemny, Kanada upadnie jako pierwsza.
jak tam ci się układa z Lincolnem? Wprost cudownie! Nie mam racji, Abrahamie? Piękne Lalo. Ależ miło się go słucha. Ten to naprawdę ma gadane. Trzymaj się. Wyglądasz, jakbyś miała ochotę na zakupy. Interesują cię, powiedzmy, Stany Zjednoczone? Cudownie! Można je nazwać Dolnym Saskatchewan. Cóż za przeurocza nazwa. Tak, dobra. Jaką kwotę proponujesz? Taki wspaniały kraj zasługuje na wspaniałą cenę. Odmawiam dokonania zakupu za kwotę mniejszą niż 100 bilionów dolarów. Tego wymaga sprawiedliwość. Nie możemy się zgodzić. To o wiele za dużo. Ja się tym zajmę, panie prezydencie, skoro wasza wysokość nalega. Może być gotówka? Aż mnie ręka świerzbi, żeby wydać nowe kanadyjskie banknoty bilion dolarowe. Czy to zdjęcie Céline Dion? To nasz skarb narodowy! Jak tam, Abrahamie? Uczucie kwitnie? Chwała Bogu, że przeszliście. Witam pana, panie Lincoln. Wygląda pan dziś niezwykle dostojnie. Co mu się stało? Ostatnio jest nieswój. Nieważne. Musicie mi pomóc z Sybillą. Jak najlepszy człowiek milenium, czy tylko stulecia? To chyba dość wyważona publikacja. Prezydent z asystentem niszczą internet. Z asystentem? Więcej nachosów! Więcej soku! Na darmowe dolewki do barwianego drinka z Derenia. On zjada wszystko, co widzi. Bosko, zachowaj spokój. Brawo! Jedz, a wyrośniesz na dużego i silnego królika. Świat schodzi na psy. Bosko, ziemniaczanek noczy! Regał numer 4. No ten mały to ma apetyt. Jeśli będzie jadł w takim tempie, to nie zmieścisz z powrotem jego żołądka. Samie, ja już nie potrzebuję swego ziemskiego żołądka. Przestrzegam oczyszczającego postu mlecza szczęściaka. Woda, cytryna i słońce. Bóg mi świadkiem, wieczorem znowu będziesz wcinał kuleczki z masła kakaowo-nugatowego. Dzień dobry, mamo Bosko. Witam, jestem Mlecz Szczęściak. No, sądziłem, że jesteś mamą Bosko. Tak, jestem mamą Bosko, Mleczem Szczęściakiem. Ciężko zrozumieć pojęcie tożsamości. Masz w sklepie smarkatego terrorystę, denerwuj się. Cieszę się, że mogę pomóc tej biednej, zagłodzonej duszyczce. Jesteś prawdziwym skarbem, bracie. Siostro. Uprzejmość, hojność, zrozumienie? Kiedy ten koszmar dobiegnie końca? Chcemy coś kupić. Ekstra! Czy masz może... Miłość i magię? Tak! Proszę bardzo, oto 100 bilionów dolarów w najzupełniej niefałszywych banknotach. Niech no spojrzę. Céline Dion? Dobrze, wszystko w porządku. Oto wywoływacz trzęsień. Pilot? Nie zrozum mnie źle. Uwielbiam telewizję tak jak każdy, ale... To pilot do satelitarnej tarczy antyrakietowej, ale działa tylko jeden przycisk. Wciśnijcie go i trzęsienie ziemi gotowe. Ufam, że jest to zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Kto wie? Aha, jeszcze jedno, żeby zadziałało, musicie być w zasięgu satelity. W porządku, a gdzie go zostawiłeś? Żywiły mnie uzasadnione podejrzenia wobec tych kochanych ludzi na Księżycu, więc zostawiłem go tam. Ależ to niemądre.
Skapuje, trzeba go użyć na księżycu. Dziękujemy i do widzenia, bracie Bosko. Na księżyc, placku. No cóż, przynajmniej ładnie wygląda. Zobaczmy, czy tutaj mamy zasięg. Cóż? Wstydź się, Samie. Komuś mogła stać się krzywda. Brak mi ciebie, przyjacielu. Wybacz, potrzebny mi twój ogonek. Chcę zabawić się w doktora Frankensteina i dosztukować kumpla. Nieważne. Sam, co ty wyprawiasz? Lepiej zamknij oczy. Rety! Nagle poczułem ogromną potrzebę marnowania czasu przed telewizorem i zajadania pomarańczowych orzeszków ślazowych. Nie uwierzysz, jak bardzo mnie to cieszy. Jak leci? Cisza! Sądzę, że nareszcie osiągnąłem szczyt prestidigitatorstwa. Oto, mili państwo, szczur z kapelusza! Ej! Uch, na śmierć zapomniałem. Ja nie cierpię szczurów. Plugawe szkodniki. Odwołaj te słowa, dziubasku. Dziubasku? Jezu! Nienawidzę tego wyciągania z kapelusza. Następnym razem złapię się czegoś lepszego. O, Rety, nie będzie następnego razu. Nigdy już nie wykonam tej sztuczki. W gruncie rzeczy byłbym wdzięczny, gdyby ten kapelusz znikł mi z oczu. Jasne. Na ziemię. Już pędzę. Hej! Przepraszam, panie, uosobienie wady. Wyglądasz przepysznie. Koleżko, potrzebny mi twój żołądek, żeby poskładać mojego przyjaciela. Oddaj mi go, a tylko jeden z nas ucierpi. Nie umiem się oprzeć wybornemu smakowi mięsa psa i królika.
No to jesteśmy w twoim żołądku. Fuj, w co ja wdepnąłem? W zwieraczu odźwiernika panuje kontemplacyjna atmosfera niczym w łonie matki. Kurka wodna, ciągle mam ten magiczny dings. Ten zapach będzie za mną chodził do końca życia. Hej! Hej, hej, co ty robisz? Coś ładnie pachnie. Podzieliłbyś się? W sumie chyba tak. Panie i panowie, wielki Samini. Puszczaj, nie wyłażę stąd. A cóż to ja widzę? Czy to mój żołądek? Dawaj kapelusz. Hej, ciepło mi w środku. Czuję, jakby mój brzuszek był przytulnym miejscem, w którym popcorn i słodkie napoje mogą się zintegrować. Grzeczny chłopiec. No to jak się czujesz, przyjacielu? Sam nauczyłem się dzisiaj czegoś. Mianowicie? Gwiazdy zasługują na naszą nienawiść, tak jak wszyscy, jeśli nie bardziej. Max, to ty. A teraz znajdźmy Mlecza. Chcę oddzielić jego szczęście. I kto wie, może przy okazji uratować świat. Jeśli starczy nam czasu. Na księżyc, placku. Za tą zasłoną nic nie ma. Szybko, przyjacielu, bierz go! Hej, jestem Mlecz! Przestań tak mówić! Ty mały półgłówku, zniszczyłeś mój hipnopromień! Powinienem był cię zabić wcześniej, ale cóż, jestem za miły. A teraz... Gen, króleczko! Pomyłka. Co jest? Co jest? Hej! Jesteśmy Mlecz Szczęściak! Jesteśmy przemierzającą kosmos kolonią rozumnych bakterii! Takiego zdania nie spodziewałem się dziś usłyszeć. Oho! Kulami nic nam nie zrobisz! Potrzebujemy tylko jednego pożywienia! Żywimy się endorfinami wytwarzanymi przez ludzi, którzy doświadczają prawdziwego szczęścia! Ach, tak! Czyli nie obchodzi cię, czy ludzie są szczęśliwi, czy nie. Chcesz się po prostu nażreć do syta. Tak. Hej, ja to rozumiem. Ale wy chcecie nas zabłodzić. I dlatego zginiecie. W najbardziej niesamowitym pokazie iluzji, jaki widział świat. Hej, muszę dobrze wyglądać przed kamerami. Jakimi kamerami? Pakuj walizki, Samie. Właśnie wygrałeś w pełni opłaconą wycieczkę na cmentarz. A ty będziesz świadkiem jego agonii! Niech zacznie się magia! Panie i panowie, jako pierwszą sztuczkę przedstawiam tęczowe koło śmierci! Tak, śmierci! O! Znane również jako Wymiotix. Jazda! Oj, zaraz wymiotuję. Dokładnie. Rzucajcie sztyletami! Nie, toporami! Hej! Przepraszam, poniosło mnie.
Mam lepszy pomysł. Będę go bezlitośnie torturował, aż zacznie błagać, żebym go zastrzelił jego własnym pistoletem! Teraz mógłbym bronić karne w finale Ligi Mistrzów. Co? A więc to tak magicy zamieniają się z ludźmi miejscami, dzięki magii. Patrząc wstecz, stwierdzam, że nie powinienem był tego tutaj zostawiać. Tak, trzymaj sam! Udało ci się! Dzięki, naprawdę wolałbym, żeby to było bardziej wymagające. Trochę się zawiodłem, że... A, przepraszam! A? Chyba o czymś zapominacie. Ty o czymś zapominasz? Ja? Bakterie! Aha. Moja magiczna Bila kazała mi dzisiaj wziąć ze sobą mydło bakteriobójcze. Czemu nie posłuchałem? A teraz numer jeden każdej pryzmatologicznej imprezy z torturami. Czas oddzielić twe szczęście! Tylko nie to. Nie przejmuj się, nie będzie bolało. Dopóki nie sięgnie cię piła, wtedy umrzesz! Makabryczne! Super! Nie mogę się wydostać. Zamienia się do woli, tłumy szaleją. Przepiłuj nas! Śmiało! Może to zrobię. A masz! Ja cię kręcę! To było niesamowite! Ojej! Odciąłeś mi głowę. Jaka szkoda. Robi się ze mnie ekspert w dziedzinie dekapitacji. Następną sztuczką jest bilet do nicości! Lądownik księżycowy? To bilet do nicości! Miłego pobytu w przestrzeni kosmicznej aż do śmierci! Sam! Pa, pa! Na razie! Żegnaj! Jedno mu trzeba przyznać, robi fantastyczny show. Ale zabawa! Bez obaw! Nic mi się nie stało! Jesteś do niczego! Słyszałem. Pomyśl, pułapka tak zabójcza, że dzięki niej cię zabije! Zgadza się, zabójcza. Oczyszczająca kąpiel zagłady! Możemy to pominąć? Trochę się boję utonięcia. Zastanówmy się. Nie! Sam nie utoń! Dzięki, przyjacielu. To taka nudna śmierć! Już lepiej daj się przepiłować w pół! Dzięki, przyjacielu. Woda? O mamo, tato, cóż ja teraz pocznę? Chwila, przecież bakterie nie toną. Zamknij się! A teraz, zgodnie z prośbami widzów, tęczowe koło śmierci! Znowu? O nie, mamusiu! Nie. A teraz coś, co się nie zestarzeje. Oddzielimy twe szczęście! Przepiłuj nas! Śmiało! A masz! Przepnij mu bebechy! Tak! O nie! Jak boli! Głupcze! Nie można przepiłować bakterii! I tak fajnie było popatrzeć! Następna stacja? Nicość!
Pa! Tak, dzieciaki, wasza i moja ulubiona sztuczka, oczyszczająca kąpiel zagłady. Znowu utknąłem. O nie! Mamusiu! Zabierz mnie stąd! Nie pora na pogaduszki. A teraz coś... Przepiłuj nas! Śmiało! Tylko sprawdzam, co potrafi ta piła. Ty barania głowo! Wpakuję ci tę piłę w... No co wy, przecież bym nie przekrył, to program familijny. Po prostu zabiję go w inny sposób! Tak, dzieciaki, wasza i moja ulubiona sztuczka, oczyszczająca kąpiel zagłady. Hej, Mleczu, oddziel to! Gorące, gorące! Jałdź. Pasteryzowany! Max, chodź no tutaj, wygrałeś nagrodę główną, łyk naszego złoczyńcy. Hej, Mleczu, do zobaczenia na tamtym świecie! Bardzo mnie ciekawi, co sobie zachowasz na pamiątkę po tej sprawie. A na kolejnym seansie toaletowym... Zapoczątkuje kult Moczopendix! Tak mi się skojarzyło, znowu trzeba walnąć śmigacza. A tak właściwie to wszystkich mieszkańców Ziemi. Tak, tak! Widziałeś gdzieś moją rękawicę bokserską? Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Tę? Chciałem, żebyś miał niespodziankę. Jesteś moim najlepszym przyjacielem, Sam! A ty moim, koleżko. A teraz ruszajmy na ratunek światu! Stick a fork in, open wide. Everyone is Max inside, full of colorful guts and habits. Cryptic world of cryptic rabbits. Underutilized impulse control. Rabbit rampant junk food. Black hole, loopy craving. Rigmarole, feel his giant feet right in your soul. Mania, sloth, reverence, excess. Gluttony, revelry, violence, and selfishness. Flags of pure, unfettered, it brashly unfurled. It's a Max, 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 Max world. Do-ba-ba-ba. Gonna get another case, Sam? Surely the local lawbreakers must miss our esoteric brand of personalized criminal justice. Everyone's a sandwich of naivety and cynicism. Everyone's a salad of disinterested fantasism. Everyone's a walking beaker of potential cataclysm. Take a spork in,
deep inside. Everyone is maxified by hypnosis, for by nature, what's the difference? Just nomenclature. Shake your friend's adorable paws. Careful, love is powerful. Biting jaws. We're a mix of cop and felon. Wearing heads like ripened watermelons. Mania sloth, irreverence excess. Gluttony, revelry, violence and selfishness. Dość tego! Gdzie jest żarcie? Przecież tu musi być gdzieś jakiś bufor. It's a max, 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 max world. Max to jeden wielki projekt. Jestem jak złoty sielec. Spocznę dopiero, gdy ludzie zaczną składać mi w ofierze swych pierworodnych. Poza tym chcę zostać reżyserem. Au! Tied up like a sagging wall. Morality in motion like a squirmy burlap bag of dwarfs. Formality's impossible when all of us are lagomorphs. Lagomorph, oh, lagomorph, oh, what the hell's a lagomorph? It's kind of like a rodent, but for minor technicalities. And so are you and I and every major nationality. We're garrulously social and antisocial personalities. Our conscience is a curiously useless abnormality. A useless abnormality, a useless abnormality. A growth of sort of course, of course, of lagomorphs. Unmitigated, unreserved, unquestionable excess. Larkiness, sharkiness, snarkiness, and selfishness. Flags of pure, unfettered, it brashly unfurled. It's a max, 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 max world. Mapę państwa na cztery litery, na czterech literach. Zoopie-da-ba-dee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